Urodzony w Gdańsku, wychowanek Lechii Gdańsk, a także czterokrotny reprezentant Polski, ponadto zdobywca mistrza Niemiec, zdobywca Pucharu Niemiec oraz Pucharu Ligi Niemieckiej. Sławomir Wojciechowski jest naszym dzisiejszym gościem w dniu meczu Olimpii Grudziądz z GKS Katowice, a jednocześnie będzie pan również komentował dzisiejsze spotkanie. Stąd też pierwsze pytanie. Czy to przypadek, czy zwykły zbieg okoliczności, że zawodnik grający niegdyś w barwach obu drużyn będzie nie tylko oglądał to spotkanie, ale właśnie również komentował? Nie, to nie jest przypadek. Zostałem zaproszony na ten mecz też z tego powodu, że grałem w obu zespołach. Czy przyjazd na dzisiejszy mecz do Grudziądza to również okazja do wspomnień związanych z Olimpią Grudziądz? Absolutnie tak. W tych obu klubach bardzo dobrze mi się grało. Bardzo dobrze byłem przyjmowany przez kibiców, przez zarząd klubu. Także czuję wielki sentyment do obu klubów. A pamięta pan jeszcze kogoś z kadry Olimpii z tamtych czasów, kiedy grał pan również tutaj w Grudziądzu? Tak, przed chwilą przywitałem się z Kalinowskim, także pamiętam kilku jeszcze zawodników. Czy oprócz Jacka Kalinowskiego ktoś jeszcze? Z kimś jeszcze pan trzyma kontakt z tamtej drużyny? Z tym kontaktem to jest ciężko, każdy ma swoje zajęcia i wiadomo, trzeba się skupić na pracy, na dalszej pracy, także kontaktu za bardzo nie utrzymuję z zawodnikami. Rozumiem. Jak wiadomo, zasilał pan szeregi Olimpii Grudziądz. Czy to jest pierwsza wizyta od tamtego czasu, czy było tych wizyt więcej wcześniej? Tak, to jest pierwsza moja wizyta w Grudziądzu. Dopiero ledwo co usiadłem, jeszcze nie zdążyłem zobaczyć w koło, czy dużo się zmieniło. Na pewno się zmieniło tyle, że drużyna jest dużo, dużo lepsza i gra o dwie ligi wyżej. Jak pan sądzi, czy Olimpię Grudziądz stać na awans do Ekstraklasy? Absolutnie tak. Widziałem bodajże dwa mecze w telewizji. Jest to czołowa drużyna tej ligi i na pewno ma duże szanse na awans. Mówimy o karierze piłkarskiej. Jak ona się w ogóle zaczęła? Moja kariera się zaczęła bardzo dawno temu. Mając 9 lat zgłosiłem się w Gdańsku do szkółki piłkarskiej Lechii Gdańsk i już zostałem od tamtego czasu. No i później szybka gra w seniorach. W wieku 15,5 roku debiutowałem już w drugiej lidze. No dalej to chyba kibice z mojego rocznika to już wiedzą, co dalej się potoczyło. A czym zajmuje się pan obecnie, jakby pan mógł powiedzieć? Obecnie pracuję w Lechii Gdańsk, jestem menadżerem zespołu. Super. A co, może odbiegniemy nieco od tematu piłki nożnej. Co poza piłką nożną pana fascynuje? W ostatnim czasie to raczej jestem tylko i wyłącznie skupiony na piłce. Wcześniej miałem krótką przerwę, taki rozbrat z piłką, ale cały czas właśnie komentuję mecze często. No raczej wszystko związane jest ze sportem. No tak, nie byłbym sobą, gdyby nie zadał teraz tego pytania, które mam zamiar zadać. Komu kibicuje pan w dzisiejszym dniu? No bo wiadomo, związany pan był kiedyś z GKS Katowice, również z Olimpią Grudziądz przez, o ile pamiętam, sezon 2008-2009. Na kogo dzisiaj pan stawia? Ja przyjechałem tu do pracy i muszę być obiektywny. Będę komentował ten mecz, także nie zdradzę swojego typu. Dobrze, my życzymy dzisiejszym zawodnikom oczywiście udanego meczu, jak najmniej kontuzji, no a kto wygra dzisiejsze spotkanie, to czas pokaże, no i oczywiście to, co będzie się działo na boisku. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.